Ja pierdzielę i weź tutaj ułóż tą składankę. Franek, to się nagrywa, Łukaszenko, to się nagrywa. Dobra, siemanko wszystkim na moim kanale. Dobra. No. I w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie ciekawostkę. Tak, znowu ciekawostka piłkarska, ale trochę przerwy mieliście od ciekawostek piłkarskich, no bo miałem wtedy inne filmiki zaplanowane niż nagrywać ciekawostki piłkarskie. Ale żebyście nie zapomnieliście, to nagram wam ciekawostkę piłkarską. Macie formacja 3-5-2. Tak, 3-5-2. Czyli ustawienie 3-2. 3-5-2. Napastnicy, pomocnicy i obrońcy. No. Także przechodzimy już do odcinku. A dam sobie przejście. A co tam? Dobra, już przejście było. No i tak sobie przeczytamy trochę tego. Jest, dobra. Takie ustawienie na boisku wynika z zasady, że najlepszą obroną jest atak. Najlepszą obroną jest atak. Tak. I to nie chodzi też o piłkę nożną, ale zrozumiałem, tak. Najlepszą obroną jest atak. Dobra. W tej formacji defensywna jest ograniczona do trzech zawodników, którzy muszą ze sobą współpracować i utrzymać między sobą stały dystans, więc nie mogą aktywnie uczestniczyć w ataku. Najważniejszą rolę dogrywają pomocnicy, którzy zwykle przechwytują piłkę i muszą ją rozegrać. Rola napastnika ogranicza się natomiast do strzelenia bramek, no bo zasadą przeciwnika jest strzelania bramek. My taką maszynę to my mamy do strzelania bramek Roberta Lewandowskiego. No. Ustawienie 3-5-2 jest trudne i może być stosowane tylko w drużynach bardzo dobrze przygotowane pod względem kondycji od trenera. Taktyka ta wymaga dobrego rozpoznania możliwości graczy. No, no także. Także trochę to było. No. Powiem wam, oprócz takiej ciekawostki, że filmik nie był za nudny. W międzyczasie się mordowałem z taką kładanką, no i tylko pół jedzenia się tam kogoś tam udało mi się ułożyć. Tak, ja wam to nagrywam 5 maja w niedzielę, a wrzucę to wam chyba jutro. No. Także, no, od majówki tak oso postanowiłem, że będę nagrywał filmiki codziennie i że będę wam codziennie rzucał. A to jak ja zacząłem codziennie filmiki rzucać, no to zaczęli mi wpadać suby. Zaczęło być nawet dobry wynik 30, a na szczycie stawiałem wynik meczu Jagiellonia, Lechia Gdańsk. To miał ten filmik 83 wyświetlenia. I 10 łapek w górę, co mnie naprawdę zaszokowało tym wynikiem. No, ucieczka przed liśnięciem to też ma około 30 wyświetleń, także. No i 5, 6, 5, 6, 7 subów mi przyszło przez tydzień. Czyli prawie codziennie, co drugi dzień subskrypcja na moim kanale, bo nice. Za to trzeba uczyć, panie, no. Wiem, że nie powinna pić na odcinku znowu, ale
Trudno. No, trzeba to ułożyć, taki wynik osiągnąłem. No. Także. Tak, ja się staram dziś ten odcinek zmontować. Także postanowiłem wam nagrywać codziennie, chociaż codziennie tak wrzucasz, no to będzie ciężko, bo teraz będzie nauka, szkoła, wtedy zmęczony, mało czasu będę miał na nagrywanie, to naprawdę będzie ciężko wrzucać filmiki codziennie. Przecież nie jest w wakacje, bo w wakacje no to nic nie mam do roboty, tylko mam ponagrywać. No, także mam nadzieję, że jutro będzie mój szczęśliwy dzień, bo wreszcie się zobaczę ze swoją. No, po tygodniu czasu, ja przecież niby tydzień wolnego, niby tak krótko, ale to realnie trwało zbyt długo. No, pozdro dla kumatych. Także cóż, ja już nie będę pierdzielił. Czekaj, 5 minut to już trwa, dobra. Trzymajcie się, jeżeli się wam filmik się spodobał, to łapka w górę. No. Cieszę się, że tych łapek w górę już jest coraz więcej. No i subskrypcja, także było 100 subów, a nawet 100 tysięcy. Chociaż na 100 tysięcy to będzie ciężko dobić te 100 tysięcy subów, ale może się uda. Kto wie. No. No ale ja już wam nie przedłużam. Trzymajcie się ciepło. Na razie.